Cześć, witajcie, jestem Natek i w tym filmie sprawdzę, czy da się stopić hamulce w grze Beam Engine Drive. No to mam tutaj taki fajny samochodzik oraz mam takie coś natekowa, że jak, żeby się kręciły i żebym nigdzie nie odjechał. Oraz tutaj na dole mam temperaturę tych hamulców. Jak widać, już mają 200 stopni. To jest dość ciekawe. I obawiam się, że ten samochód nie ma rury wydechowej, a więc wszystkie spaliny idą na pasażerów. Zacznijmy nasz test. Ja włączę hamulec ręczny. Hamulec ręczny jest włączony i jadę do przodu. Jak widzicie, temperatura hamulcy jest już na 700 stopni. No to zobaczymy, czy coś się stanie. O! Na pole, bo na dole były hamulce czerwone i są także hamulce czerwone tutaj na tym zdjęciu. No to teraz te hamulce się studzą, no to zobaczymy teraz, czy te hamulce będą działać. Obawiam się, że zniszczyliśmy hamulce w tym aucie. Teraz, jak widzicie, teraz jadę i teraz mam ręczny, się świeci światełko, że jest ręczny, ale samochód nie hamuje. A więc teraz jedynym sposobem, żeby wyhamować, jest, żeby włączyć wsteczny. No to dzięki za oglądanie tego filmu. Cześć!